What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. W 1968 roku prezydent Nixon wydał zgodę na tajne zbombardowanie Kambodży. Atak ten wpłynął na losy przyszłych pokoleń. Oto historia Kambodży, Pol Pota i Czerwonych Khmerów. Kambodża i Czerwoni Khmerzy. Przed atakiem bombowym Kambodża wydawała się być utopijną krainą, w której król Sihanouk grywał na saksofonie i kręcił filmy, w których główne role odgrywał on i królowa. Jednak gdy dokładniej się przyjrzeć, okazuje się, że politycy opozycyjni byli wówczas terroryzowani, a nawet mordowani i nikomu nie wolno było sprzeciwić się królowi. W takich czasach przyszedł na świat Pol Pot. Dzieciństwo spędził w buddyjskim klasztorze, ale bywał też na dworze, bo jego siostra była królewską konkubiną. Pol Pot dorastał w pałacu, gdzie wszyscy byli Khmerami. Sądzę, że właśnie młodość spędzona w takim otoczeniu sprawiła, że uznał tę grupę etniczną za wyjątkową. Jako młody człowiek Pol Pot wyjechał na stypendium do Francji, by rozpocząć studia elektrotechniczne. Był czarującym chłopakiem o anielskim uśmiechu. Listopad 1946 roku. Wojska francuskie siłą przejmują port Haiphong. Partyzanckie oddziały Pol Pota atakują Francuzów, ale muszą wycofać się do dżungli. Rozpoczyna się wojna indochińska, która potrwa 8 krwawych lat. Druga wojna światowa pokazała Indochinom, że można pokonać i upokorzyć kolonialistycznych panów, Francuzów. Gdy Kambodża zdała sobie sprawę, że Francja nie jest niepokonana, wszystko się zmieniło. Kwatera główna Pol Pota znajduje się głęboko w dżungli. Tu wraz z najbardziej zaufanymi towarzyszami planuje następne działania. W tym czasie wszystkie trzy kraje z obszaru Indochin, Wietnam, Laos i Kambodża walczyły o niepodległość. We Francji ich dążenia popierali wyłącznie komuniści. Wszyscy ci ludzie to komuniści. Ta spora grupa skanduje hasło podobne do tego, które słychać na Placu Czerwonym w Moskwie. Stop wojnie w Indochinach. Grupa przeciwników tej wojny utworzyła w Paryżu koło marksistowskie. Na swoich spotkaniach analizowali m.in. rewolucję francuską, podczas której obalono króla. Kambodża też miała króla. We Francji rewolucji dokonali chłopi i intelektualiści. W Kambodży te grupy również były niezadowolone ze stanu rzeczy. Francja stała się inspiracją dla paryskich radykałów, w tym dla Pol Pota. Pol i jego doradcy muszą się ukrywać w kopalni przed krążącymi francuskimi bombowcami. Na korzyść żołnierzy Pol Pota działa ich umiejętność prowadzenia walki partyzanckiej i fanatyczne oddanie sprawie. Po powrocie z Francji Pol Pot uznał, że jedyną godną zaufania grupą byli Khmerowie z organizacji Viet Minh. Współpracowali oni z komunistami w Wietnamie, z którymi wkrótce zamieszkał Pol Pot. W Kambodży od wieków panowała nieufność w stosunku do Wietnamu, więc zjednoczenie się z wietnamskimi komunistami w walce o niepodległość nie była dla Pol Pota łatwą decyzją. Wymagała dużej zmiany w sposobie myślenia społeczeństwa Kambodży. Wietnamczycy zachęcali Khmerów do tworzenia komórek komunistycznych zarówno w miastach, jak i na wsi. Było ich niewielu, bo zaledwie 250.
ale mieli bardzo ekstremistyczne poglądy. W przeciwieństwie do Tajlandii, Kambodża nie należy do Organizacji Paktu Azji Środkowo-Wschodniej. Nie jest ona otwarcie prozachodnia, jak południowy Wietnam. Kambodża stanowczo utrzymuje neutralną politykę wobec Wschodu i Zachodu i nie opowiada się za żadną ze stron walki o dominację. Komunizm nie wedrze się do Kambodży tak długo, jak kraj będzie miał siłę opierać się tej niechcianej indoktrynacji. Nasz naród, choć przewodzi w walce z zagrożeniem komunistycznej dominacji, nie jest w tej wojnie osamotniony. Szczególnie istotne dla nas jest poparcie mieszkańców Dalekiego Wschodu, którzy pragną odeprzeć komunistyczną agresję, która pustoszy już te tereny. Nieznane nam problemy, takie jak wojna, ludobójstwo, walka o niepodległość i jej narodziny, wpływają na życie mieszkańców tych terenów. Najznakomitsze osobistości, w tym sekretarz stanu John Foster Dulles, przybyli doświadczyć splendoru tradycyjnego kambodżańskiego tańca. John Foster Dulles, amerykański sekretarz stanu, oświadczył wówczas, że ten, kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Nie spodobało się to królowi Sihanoukowi. Stwierdził, że Kambodża to niepodległy, neutralny kraj, który nie jest ani z, ani przeciw USA. Doprowadziło to do wrogości i braku porozumienia pomiędzy tymi państwami. Król prowadził z mocarstwami trudną grę, która polegała na utrzymaniu ich na dystans. Jednak wojna w Wietnamie wszystko zmieniła. Komunizm w Kambodży miał z czego czerpać. Buddyjscy mnisi wyrzekali się wszelkich ziemskich dóbr, wszelkich więzów ze swoją rodziną. Nie mogli niczego posiadać. Taką samą ideologię wprowadził do partii komunistycznej Pol Pot i wymagał od jej członków równie absolutnych wyrzeczeń. Kiedy człowiek zostawał mnichem, przybierał nowe religijne imię. Podobnie było w przypadku członków kambodżańskich komunistów. Salot Saat przybrał imię Pol Pot i w 1963 roku został wybrany na przywódcę partii. Zamierzał przywrócić Kambodży potęgę i świetność symbolizowane przez liczące 600 lat świątynie Angkor Wat. Kambodża jest usiana zabytkami pochodzącymi z czasów największej świetności Khmerskiego Imperium, czyli okresu pomiędzy X a XIV wiekiem naszej ery. Ludobójstwo często idzie w parze z fetyszyzmem na punkcie wspaniałej przeszłości dominującej rasy, poczuciem niesprawiedliwości wynikającym z tego, że dana grupa utraciła terytorium lub pozycję, i chęcią przywrócenia dawnego porządku rzeczy. W przypadku Pol Pota i Czerwonych Khmerów inspiracją było średniowieczne Imperium Angkoru. Planowali oni odzyskać dawno utracone ziemie, by odtworzyć kształt ówczesnego terytorium khmerskiego, w szczególności deltę Mekongu na terytorium Wietnamu. Inną, mniej znaną cechą reżimu Czerwonych Khmerów pod wodzą Pol Pota w latach 60. było specyficzne podejście do rolnictwa. Według nich tylko chłopi czy rolnicy byli prawdziwymi członkami grupy etnicznej, historycznie najczystszymi potomkami wielkich Khmerów. Zgodnie z tą ideologią, inni ludzie byli gorsi i niegodni zaufania. W 1967 roku rozpoczęły się walki partyzanckie. Komuniści utworzyli własne oddziały i rozpętali małą wojnę. Ideologia Czerwonych Khmerów dała o sobie znać dopiero na przełomie lat 60. i 70. Kto zagraża wolności na świecie? Jest tylko jedno zagrożenie dla pokoju i jedno zagrożenie dla wolności. Jest nim międzynarodowy ruch komunistyczny. Amerykanie robili wszystko, co było w ich mocy, by odsunąć Sihanouka od władzy, z czego ten świetnie zdawał sobie sprawę.
Przywódca Kambodży przestał przyjmować amerykańską pomoc i zerwał w 1965 roku stosunki dyplomatyczne z USA. Zbiegło się to z rozpoczęciem wojny wietnamskej. Sihanouk wierzył w wygraną Wietnamu Południowego, dlatego choć oficjalnie pozostawał neutralny, to potajemnie pozwalał, by Wietnam Północny dostarczał południowemu sąsiadowi broń za pomocą szlaku Ho Chi Minha i portu Kampong Som. Wietnamczycy odwdzięczyli się Sihanoukowi, odcinając swoją pomoc dla partyzanckich działań Pol Pota. W marcu w Kambodży w wyniku zamachu stanu władzę stracił dotychczasowy przewodniczący Najwyższej Rady Narodowej, książę Norodom Sihanouk. Władzę przejął dotychczasowy wiceprezydent generał Lon Nol, podczas gdy Sihanouk przebywał w Moskwie. W okresie rządów Sihanouka działania Czerwonych Khmerów były zakrojone na niewielką skalę. Mieli maksymalnie 2000 żołnierzy. Po zamachu stanu Sihanouk udał się na emigrację do Chin, gdyż miał dobre relacje z Mao i Zhou Enlai. To oni doradzili mu, by dogadał się z Czerwonymi Khmerami. Zhou Enlai przedstawił propozycję Khmerom w taki sposób, że dążenia obu stron wydawały się spójne. Pol Pot również sprytnie rozegrał te negocjacje. Nie wspominał o komunizmie ani o rewolucji. Zobowiązał się jedynie do współpracy i obiecał przywrócić Sihanouka na tron. Czerwoni Khmerowie zyskali szacunek i poważanie, którego nie mieliby szansy zdobyć w inny sposób. Dla prostych mieszkańców Kambodży król, boska istota, przeszła na stronę Pol Pota. Ruch zaczął się rozwijać w zawrotnym tempie. Od czasu porozumień genewskich z 1954 roku, podpisanych zresztą również przez Wietnam Północny, Kambodża, niewielki kraj liczący 7 milionów mieszkańców, jest uznawana za neutralne państwo. Od tamtej pory Ameryka bezwzględnie respektuje neutralność tego narodu. Administracja za czasów pana Nixona zarządziła tak zwane tajne bombardowanie Kambodży. Oczywiście tajne mogło ono być może w Stanach, bo na pewno nie w Kambodży, gdzie ludzie padli ofiarą tego ataku. Nadal uważam, że powinniśmy wysadzić tamy. Czy ludzie się potopią? Tak, utonęłoby około 200 tysięcy ludzi. No to nie, nie. Wolałbym użyć bomby atomowej. Myślę, że to byłaby przesada. Użycie bomby atomowej to dla ciebie problem? Na miłość boską, Henry, ja tylko chcę, żebyś myślał w szerszych kategoriach. W latach od 69 do 73 teren bombardowań rozszerzono daleko poza szlak Ho Chi Minha. Amerykańskie samoloty zrzuciły na Kambodżę ponad milion ton bomb. Panie prezydencie, zastanawiam się, czy w świetle tego, co teraz wiemy, że bombardowania w Kambodży rozpoczęto 15 miesięcy przed pana oświadczeniem, czy zamierza pan przeprosić Amerykanów? Ani Amerykanów, ani mieszkańców Kambodży. Ponieważ w tamtym okresie bombardowanie dotyczyło obszaru 10 mil, na których od lat nie przebywali Kambodżanie. Teren ten zajmowali wyłącznie komuniści z Wietnamu Północnego. Prawdopodobnie ponad 100 tysięcy kambodżańskich chłopów zginęło w deszczu bomb. Ludność Kambodży obróciła się wówczas przeciwko Ameryce. Ponieważ Stany wspierały nowy rząd Lon Nola, bombardowania z pewnością przyczyniły się do rozwoju Czerwonych Khmerów. Czerwoni Khmerzy wykorzystali oburzenie ludzi. Przy wsparciu wietnamskich komunistów i księcia Sihanouka, który pomimo utraty władzy cieszył się w kraju dużą popularnością, masowo rekrutowali nowych członków.
Relacje pomiędzy Sihanoukiem i Czerwonymi Khmerami od początku były napięte. Książę nie spotkał się z Pol Potem. Nie wiedział nawet, jak on wygląda. Niektóre zdjęcia pokazują ich obu w grupie ludzi, ale Pot nigdy się nie ujawnił przed Sihanoukiem. Czerwoni Khmerowie nigdy nie zaakceptowali go jako prawdziwego sojusznika. Nie zaufali mu. Współpracowali z nim i wykorzystywali jego imię, ale potajemnie pozbywali się ze swoich szeregów członków, którzy byli z nim związani. Wietnamczycy prowadzili wiele szkoleń wojskowych, ale dość szybko Khmerowie przestali potrzebować pomocy z ich strony. Kiedy Wietnam wycofywał się z walki, Kambodżanie przejęli inicjatywę w wojnie wietnamskiej. Czerwoni Khmerzy, którzy od 1971 roku zajmowali region Angkor, rozpoczynają marsz w kierunku stolicy Kambodży, Phnom Penh. Na początku 1975 roku Czerwoni Khmerzy kontrolowali tereny wiejskie Kambodży. Los się odwrócił i stało się jasne, że oddziały Lon Nola nie wytrzymają już długo. Plotki o tym, co się działo na terenach opanowanych przez Czerwonych Khmerów, niepokoiły ludzi. Mieszkańcy prowincjonalnych miast, do których zbliżały się oddziały Khmerów, uciekali do teoretycznie bezpiecznej stolicy. W Kambodży mamy do czynienia z krytyczną sytuacją. Jeśli wsparcie dla tego państwa nie zostanie przegłosowane w ciągu kilku tygodni, Kambodża upadnie, bo zabraknie amunicji. Marzec 1975 roku. Czerwoni Khmerzy osiągnęli kolejne zwycięstwo. Odcięli połączenie rzeczne pomiędzy Phnom Penh a Wietnamem Południowym. Statki pod banderą Republiki Khmerskiej i jej sprzymierzeńców zatopiono lub spalono. Sytuacja Phnom Penh stawała się coraz trudniejsza. Na początku 1975 roku do stolicy przybyło 2,5 miliona uchodźców. Czerwoni Khmerowie prowadzili ataki moździerzowe i rakietowe na przedmieścia miasta, nie zważając oczywiście na to, kto zginie. Według nich, ludziom, którzy uciekli do Phnom Penh, należało się to, co ich spotyka. W stolicy zaczęło brakować jedzenia, a życie stało się bardzo trudne. Sytuacja w Kambodży jest tragiczna. Komuniści nie wykazali żadnych chęci do rozmów, kompromisu lub osiągnięcia politycznego rozwiązania konfliktu. Od 3 miesięcy oblężona ludność Phnom Penh daje odpór najeźdźcom, wierząc na przekór wszystkiemu, że Ameryka ich nie porzuci i dostarczy im broń i amunicję, której tak potrzebują. Ten krok sprawi, że świat pozna naszą odwagę, lojalność i miłosierdzie. Niech Bóg nas prowadzi właściwą drogą. Dziękuję. Czerwoni Khmerzy dotarli do okopów oddziałów Lon Nola. Niedaleko Pochen Tong. Wreszcie 17 kwietnia 1975 roku uzbrojeni członkowie Czerwonych Khmerów wkroczyli do stolicy. Początkowo ludzie witali ich entuzjastycznie, ciesząc się, że Lon Nol odszedł i skończyła się wojna. To, co wydarzyło się później, sprawiło, że Kambodża stała się innym krajem. Krajem innym od wszystkich na świecie. Ludzie z megafonami informowali ludność Phnom Penh, że ma przygotować się do opuszczenia domów w ciągu 3 godzin. Twierdzili, że miasto jest ewakuowane w związku z planowanym przez Amerykanów bombardowaniem. Była to tylko wymówka. Czerwoni Khmerowie sprawdzali dom po domu i zabijali tych, którzy nie zastosowali się do instrukcji. W ciągu 72 godzin z miasta wyprowadzono 3 miliony ludzi.
Uchodźców odesłano do swoich wiosek, a mieszczuchów przetransportowano do kolektywnych gospodarstw rolnych. Here is the totalitarian aspect. Komunistyczna rewolucja dowodzona przez Pol Pota i Nguyen Chea miała aspekt totalitarny. Oni rzeczywiście pragnęli władzy totalnej nad terenami wiejskimi w Kambodży. Likwidacja miast była częścią ich planu przejęcia całkowitej władzy. Nam, obcokrajowcom, powiedziano, że mamy pół godziny na opuszczenie hotelu Phnom i przemieszczenie się do ambasady. Panowało straszne zamieszanie. Musieliśmy przeskoczyć przez mur, bo brama była zamknięta. Kambodżanie byli przerażeni, że muszą wyjechać na wieś, więc też przeskakiwali przez mur, by schronić się we francuskiej ambasadzie. Było coraz bardziej tłoczno. Książę Sirik Matak, który pomógł przeprowadzić zamach stanu przeciwko księciu Sihanoukowi, prosił w ambasadzie o azyl polityczny. W końcu Francuzi powiedzieli tym ludziom, że czerwoni Khmerzy każą im wyjść, a jeśli nie wyjdą, to żołnierze wtargną do ambasady i prawdopodobnie zastrzelą ich na miejscu. Książę Sirik Matak okazał odwagę i natychmiast wyszedł. Bramy się otworzyły i został odprowadzony przez czerwonych Khmerów, którzy prawdopodobnie go zamordowali. W tym czasie jedna z moich sióstr miała malutkie dziecko, więc chciała je ukryć w jednym z najlepiej chronionych budynków w mieście. Miała wrócić po nie później, ale czerwoni Khmerzy zablokowali już ulicę. Byłem sam w domu, kiedy to się stało. Razem z tłumem opuściłem miasto i tygodniami tułałem się, zanim udało mi się dotrzeć do rodzinnej wioski mojej matki w Takeo. Nie było jedzenia. Pamiętam, jak wyobrażałem sobie przed snem, że coś zjadłem. I tak dzień po dniu jakoś sobie radziłem. W takich okolicznościach liczy się tylko przetrwanie i zrobisz wszystko, poświęcisz wszystko, przyjaźń, miłość, człowieczeństwo, jedzenie, żeby przetrwać i pomóc przeżyć swoim bliskim. Na początku lat 70. pojawiło się wiele teorii dotyczących krajów trzeciego świata, według których pomysł Pol Pota był świetny, ponieważ mówił on: jesteśmy rozwijającym się państwem. Jedynym naszym bogactwem jest rolnictwo. Jeśli wszyscy będą pracować w rolnictwie, wyprodukujemy nadwyżki, wypracujemy kapitał, który będzie można po pewnym czasie zainwestować w rozwój przemysłu i staniemy się nowoczesnym państwem. To książkowy model rozwoju państwa. Problem w tym, że w Kambodży zastosowano ekstremalnie brutalne środki, żeby zrealizować ten plan. Oczekiwane wyniki plonów były nierealistycznie wysokie. Nadzorcy gospodarstw, obawiając się o własną skórę, raportowali ich osiągnięcia, a wymaganą ilość zboża przesyłali do centrali kosztem jedzenia dla pracowników. W świetle tego błędnego koła fałszerstw przywódcy stwierdzili, że problem leży nie w ich polityce, ale wynika z sabotażu. A kto może sabotować ich działania? Odwieczny wróg, agenci Wietnamu. Kambodża wpadła w spiralę totalnego szaleństwa. W ciągu niecałych 4 lat zginęło 1 700 000 ludzi z 8-milionowej populacji Kambodży. Jest to jeden z najstraszniejszych przypadków ludobójstwa w historii ludzkości. W czasach dyktatury Pol Pota człowiek nie mógł wybrać, gdzie będzie żył. Nie miał pieniędzy, więc nie mógł wybrać, co kupi. Nie mógł wybrać, jaką pracę będzie wykonywał, ani jak długo będzie pracował. Nie mógł nawet wybrać żony, dopóki partia nie zaakceptowała kandydatki. Nie było mowy o wolności. Od początku lat 70. w Kambodży funkcjonowały więzienia, z których mało kto wracał. Jednego z zarządzających takim więzieniem, Ducha,
oddelegowano do kierowania Centrum Przesłuchań, zwanym S-21. Mieściło się ono w budynku dawnego liceum. Przez to straszne miejsce przewinęło się ponad 20 tysięcy podejrzanych. Zadaniem S-21 było pozyskiwanie zeznań. Ludzie byli torturowani, aż przyznali się do tego wszystkiego, czego oczekiwali strażnicy centrum. Z 20 tysięcy więźniów S-21 żyje do tej pory tylko trzech, w tym ja. Tu jestem na zdjęciu. Strażnicy złamali mój mały palec, kiedy próbowałem się bronić. Jak widzicie, zerwali mi też paznokcie u stóp przy pomocy obcęgów. Wkładali mi elektrody do uszu. Dwa razy straciłem przytomność. Zainstalowali tu drut kolczasty, żeby więźniowie nie mogli odebrać sobie życia skacząc. W nocy siatka była pod prądem, który raził potencjalnych samobójców. Aresztowano mnie 30 grudnia 1977 roku. Po kilku dniach w więzieniu S-21 straciłem nadzieję, że zostanę wypuszczony i że przeżyję. Życie tam było straszne. Codziennie umierali moi współwięźniowie. Na szczęście potrafiłem malować. Strażnicy przynieśli mi duże fotografie Pol Pota i kazali mi namalować jego portret. Wiedziałem, że mam tylko chwilę na udowodnienie im, że umiem malować. Jeśli nie, to pewnie mnie zabiją. Kiedy uczestniczyłem w szkoleniu dla strażników, duch powtarzał nam, że przyłączyliśmy się do rewolucji, żeby wyzwolić nasz kraj i rodaków. Pokonać amerykańskich imperialistów, obalić reżim Lon Nola i przejąć władzę. Byłem odpowiedzialny za transport więźniów z więzienia S-21 na pola śmierci, gdzie na rozkaz ducha lub to wykonywano na nich wyrok. Jeśli przywiózłbym złego więźnia, mogli mnie oskarżyć o zdradę. Jeden z katów powiedział do mnie: jeśli jesteś pewny, że to on, to może sam go zabijesz. Wziąłem długi metalowy pręt, uderzyłem więźnia w tył głowy i odszedłem. Widziałem, jak torturowali ludzi, żeby przyznali się do winy. To było tak bolesne, że ludzie błagali o pomoc. Trudno mi o tym mówić. Cały czas słyszę krzyki więźniów, którzy byli ranni, ale jeszcze żyli. Nie zgłosiłem się do tej pracy, nie miałem zamiaru popełnić tych zbrodni. Musiałem wykonywać rozkazy, bo władze wychodziły z założenia, że ten, kto nie podda się woli historii, zginie. Dopiero w 1977 roku w Pekinie podczas swojej jedynej wizyty zagranicznej Pol Pot wyjawił, że jest przywódcą partii. Mało tego, ogłosił też po raz pierwszy, że w Kambodży działa partia komunistyczna.
Do tego momentu była to głęboko skrywana tajemnica i nikt spoza jego najbliższego otoczenia nie wiedział, kim jest Pol Pot. Ten stopień skrytości i izolacji władz Kambodży to kolejny element, który odróżnia ją od innych państw. Umiłowany sekretarz generalny, towarzysz Pol Pot i inni członkowie Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej oraz Rządu Demokratycznej Kampuczy przybyli na to spotkanie. Towarzysz Pol Pot zwrócił uwagę, że osiągnęliśmy tylko wstępne zwycięstwo, a nasi wrogowie nie pogodzili się z porażką. Pol Pot był nie tylko wyjątkowo skryty, ale również chorobliwie podejrzliwy. W miarę jak tracił kontakt z rzeczywistością, wszędzie widział szpiegów. Pol Pot to nie jest duży problem. Prawdziwy problem stanowi Wietnam, który chce opanować cały teren demokratycznej Kampuczy i podporządkować ją sobie. Pol Pot podejrzewał, że jego oponenci byli opłacani przez Wietnam. Nieufność wobec sąsiada przerodziła się w przygraniczne walki. Członkowie Czerwonych Khmerów masakrowali kobiety i palili żywcem dzieci. Jak większość obrazków z Kambodży z czasów Pol Pota, były to straszne sceny. Armia wietnamska zdecydowanie odpowiedziała na te ataki w grudniu 1978 roku, a 7 stycznia 1979 roku przejęła stolicę Kambodży Phnom Penh, spychając Czerwonych Khmerów na zachód do partyzanckich obozów na terenie Tajlandii. Stamtąd przez następne 20 lat prowadzili wojnę podjazdową w celu odzyskania władzy. Khmerowie nie zorganizowali nawet liczącej się obrony przeciw Wietnamowi Północnemu. Byli tak zakonspirowani, że nie ujawnili publicznie, co się dzieje. Ich reżim upadł, ponieważ krzywdy wyrządzone sąsiadom były tak dotkliwe, że Wietnam Północny nie mógł sobie dłużej pozwolić na tolerowanie takiej sytuacji. Wietnamczycy nienawidzili reżimu Pol Pota i chcieli go zakończyć. Po upadku rządów Czerwonych Khmerów życie w miastach powoli wracało do normy. Odbywały się śluby, odbudowywały zgromadzenia mnichów buddyjskich, otwierały się szkoły i świątynie. Uniwersytet otworzył swoje bramy dopiero w 1988 roku, ponieważ Khmerowie zamordowali prawie całą kadrę akademicką. Szkoła medyczna ruszyła jednak w 1979 roku i zaczęła szkolić lekarzy, których bardzo brakowało po czystkach reżimu. Ponieważ Wietnam był wspierany przez Związek Radziecki, w sprawy Kambodży zaangażował się wówczas Zachód. W myśl zasady "wróg mojego wroga jest moim przyjacielem", Stany stały się sprzymierzeńcem Pol Pota pomimo wszystkiego, czego się dopuścił. Tak oto Zachód podjął rażąco wątpliwą moralnie decyzję o wsparciu Czerwonych Khmerów przeciwko Wietnamczykom. Kiedy w kwietniu 1975 roku Czerwoni Khmerzy przejęli władzę w Phnom Penh, Stany Zjednoczone potępiły ich działania, ale Kissinger nieoficjalnie poprosił ministra spraw zagranicznych Tajlandii, by ten przekazał Kambodżanom, że chociaż są oni krwiożerczymi zbirami, to Stany i tak są ich przyjaciółmi. Nawet po obaleniu reżimu Pol Pota, USA, Chiny i inne kraje południowo-wschodniej Azji wspierały finansowo khmerski rząd na wygnaniu, by ten mógł reprezentować Kambodżę w ONZ. 14 lat po tym przewrocie czerwoni Khmerowie wciąż reprezentowali swoje ofiary w ONZ, a ich flaga powiewała nad Nowym Jorkiem. Podczas lat wojny domowej, które nastały po ataku Wietnamu, szala zwycięstwa przechylała się to na jedną, to na drugą stronę. W porze suchej Wietnamczycy przeprowadzali ofensywę, wypierając Czerwonych Khmerów z terenów Kambodży. W porze wilgotnej Khmerzy odzyskiwali część terytoriów. Żadna ze stron nie miała zdecydowanej przewagi. Tymczasem w Paryżu zainicjowano rokowania pokojowe. Zgodnie z ich ustaleniami, Czerwoni Khmerzy mieli wspólnie z poprzednimi, zależnymi od Wietnamu władzami Kambodży, zarządzać krajem.
Rozwiązanie jednak się nie sprawdziło i wojna domowa nastała na nowo, jednak tym razem Khmerzy byli na słabszej pozycji. Ostatecznie Pol Pota zgubiła własna podejrzliwość. Jeden z jego najstarszych towarzyszy, Son Sen, który od lat pełnił funkcję ministra obrony, i jego żona, działaczka partii Yun Yat, mieszkali nieopodal Pol Pota. Dyktator podejrzewał, że potajemnie układają się oni z urzędującymi władzami Kambodży i kazał ich zabić. W wyjątkowo brutalny i krwawy sposób zamordowano całą rodzinę Sena, w tym jego malutkiego wnuczka. Gdy dowiedział się o tym dowódca wojsk, Tamok, stwierdził, że pod rządami Pol Pota nikt nie jest bezpieczny. Otoczył kwaterę główną dyktatora i choć ten początkowo się wymknął, w końcu udało się go ująć i doprowadzić do sądu. Proces był oczywiście tylko na pokaz, a Pol Pot był w tym czasie już tak schorowany, że poddano go jedynie aresztowi domowemu. W ostatnim i jednocześnie jedynym wywiadzie telewizyjnym nie okazał żadnego żalu czy skruchy. Był stary i pokonany, ale jak to dyktator, do końca zatwardziały. Od czasów Hitlera nie przyjęto z podobną radością informacji o śmierci żadnego człowieka. Po miesiącach pogłosek o jego śmierci te zdjęcia z Kambodży potwierdzają koniec jednego z najkrwawszych tyranów na świecie. Gdy w latach 1980-81 rozpocząłem badania i wywiady z ofiarami reżimu, które wyemigrowały do Francji, a później ze znacznie liczniejszą grupą ocalałych w samej Kambodży, poznałem prawnika, Gregorego Stantona, który wpadł na pomysł, by postawić Czerwonych Khmerów przed Międzynarodowym Trybunałem do Spraw Zbrodni Wojennych pod zarzutem ludobójstwa. W skład sądu z siedzibą w Phnom Penh wchodzą zarówno sędziowie z Kambodży, jak i międzynarodowi arbitrzy. Pierwszy proces dotyczył ducha, komendanta więzienia S-21, w którym śmierć poniosło 16 tysięcy osadzonych. Sąd uznaje Kang Gek Ewa winnym zbrodni przeciwko ludzkości, prześladowania na tle politycznym i ludobójstwa, obejmującego liczne przypadki morderstwa, zniewolenia, pozbawienia wolności, tortur, w tym jeden przypadek gwałtu i innych nieludzkich zbrodni. Trybunał zasądził dla ducha karę 30 lat więzienia, przy czym wyrok ten został pomniejszony o czas, który odsiedział już przed zakończeniem procesu, czyli około 11 lat. Ten wyrok nie przywróci mi siostry, to jasne. Czemu więc jestem z niego zadowolony? Dzięki niemu możemy spojrzeć na przeszłość z pewnej perspektywy, uczyć nasze dzieci o tych wydarzeniach, odbudowywać nasze społeczeństwo. Jeśli duch po tych 20 latach jakimś cudem wyjdzie z więzienia, to wróci do społeczeństwa, które nie pozwoli już mu uczynić się ofiarą. Następne cztery procesy będą dotyczyć zbrodni ludobójstwa popełnionych przez najstarszych żyjących przywódców Czerwonych Khmerów. Człowieka numer dwa po Pol Pocie, sekretarza generalnego Nguyen Chea, premiera Kieu Sampana, Ieng Sariego i Ieng Tirit. Drugi proces będzie sprawdzianem dla władz Kambodży i ONZ. Okaże się, czy będą potrafili ściśle współpracować w sprawie przeciwko Czerwonym Khmerom, z którymi w ten lub inny sposób byli w przeszłości związani. Będą musieli udowodnić ofiarom reżimu, że są uczciwi i godni zaufania. Przygotowanie podręcznika zajęło dość długo. Ukazał się dopiero w 2007 roku. Przez te ostatnie trzy lata rozpowszechniliśmy prawie 500 000 kopii. Program jest przewidziany dla uczniów klas od 9 do 12, czyli w sumie około 1 000 000 dzieci. Ale ostatnio rząd postanowił rozszerzyć go na wszystkich studentów pierwszego roku w kraju.
Wśród 60 uczniów w klasie zawsze znajdzie się dziecko oprawcy. W naszej kulturze uważa się, że aby móc liczyć na lepszą przyszłość, trzeba najpierw rozprawić się z przeszłością. Tego właśnie dla dobra młodszych pokoleń staramy się dokonać w kwestii czerwonych Khmerów. Mówię młodszemu pokoleniu i swoim dzieciom, że podczas reżimu czerwonych Khmerów nie było pieniędzy ani jedzenia. Teraz, podczas rządów Hun Sena, mamy wszystko. Ziemia jest równo przyznawana każdej rodzinie, by mogła pracować i polepszać swój los. W tej chwili żyje 5 milionów Kambodżan, którzy przeżyli rządy czerwonych Khmerów i 9 milionów młodych ludzi, którzy urodzili się po obaleniu reżimu. Są to albo dzieci ofiar, albo potomkowie oprawców. Tak wygląda dziś Kambodża. Ministerstwo Turystyki. Pomóż ocalić to miejsce. Złożono tu prochy Pol Pota. Myślę, że Pol Pot był po prostu głupi. Na przykład plan czteroletni czerwonych Khmerów zakładał, że każdy człowiek wyprodukuje z hektara 3 tony ryżu. A przecież człowiek to nie traktor. To był idiotyczny plan. Ale udało mu się uciec przed odpowiedzialnością. Dzięki temu, że umarł. Mam nadzieję, że przyszłość przyniesie Kambodży pozytywne zmiany oraz że ludzkość zda sobie sprawę, że świat milczał, gdy Kambodża przechodziła przez piekło. Gdy spojrzysz na to, czego dokonaliśmy, widać, że jesteśmy gotowi otworzyć nowy rozdział w historii Kambodży. Musimy przestać być ocalałymi ofiarami i stać się naukowcami, inżynierami, lekarzami, twórcami, prawnikami. Pójść naprzód. Właśnie będąc kim chcemy, najlepiej ukażemy reżim czerwonych Khmerów. Wersja polska Master Groove Studios. Tekst Magdalena Zonko. Czytał Piotr Balasz.